Hej, jest nieboska godzina 8 rano. Trzeba zacząć sadzić. Dorota, jak będziesz szła z góry, weź mój ten telefon, bo zacznie dzwonić o 8 i po prostu. I będzie ząg. Przyszłam, słuchajcie, po butokroksy. I może kroksy z góry? Dobra, bo tam, bo do ogrodu takie chciałam brudne kroksy. Do ogrodu! Zabrzmiało. Do suchego kawałka poletka, które zostało przykopane ze względu na to, że była robiona kostka i trzeba to suche poletko teraz ubzdrzyć trawą. Tak trzeba, więc będę ubzdrzywać. Ubzdrzywanie jest moim aktualnie niezbyt ulubionym zajęciem. Muszę się dobudzić. Może kawę najpierw. Kawa, ciastek. Kawa, ciastek i ten. A pokażę wam, jak nam pomidory urosły. Proszę bardzo, pomidory urosły w tenże zacny sposób. Będą dzisiaj przesadzowywane. Będą przesadzowywane w cosie. I będą rosły dalej. Nie żrej mi tam zielonego. Nie żrej mi tam zielonego. Tu mam zielone. Tu mam jakieś zielone i dwie róże. I kota, który mnie zeżera. A tu są daszki cały czas. Cały czas, ale są. Znaczy moje kwiatki ozdobne generalnie, jakby rzec, no troszkę je zaraz podleję, ale geniuszem sadownictwa i ogrodnictwa to ciężko będzie zostać. No zobaczymy. Mam coś i nie zawaham się tego użyć. Przyniesiono to teraz drobne rozrzucanko pod trawę. Już Dorota wygrabiła. Prawda, rozrzucanko. Ja już mam rękawiczkę. A tu mam taką ładną trawkę. Ziarenka. Będziemy siać i deptać. Joanna Wiśniewska, ogrodowczyk. Pudełka jest. Coś z tą wodą? Nie, to z tą. Aha. To jest poradnik. Jak nie siać trawy. Tak, jak nie zakładać trawnika i komentarze na temat trawy nie przyjmujemy.
Down to the sea, the river is flowing, flowing and growing, flowing and growing, down to the sea. Teraz ją trzeba co chwilę podlewać, tak? Miałam powiedzieć, że 3 razy ją podlejemy dzisiaj, nie? No tak, bo tam pisało nawet parę dni, żeby ona była wilgotna, żeby zdążyła korzonki puścić, nie? Wiesz, że żucha 3-4 dni potrzebuje, nie? Mokrego. A to dopiero taka, wiesz, o, słoneczko wychodzi, to też dobrze. Będzie dobrze. Wygląda jak zasiana trawa, no chyba dobrze. Tam, gdzie będą łyse placki, będą stały doniczki. Się dosieje też nawet, jak będzie coś widać, nie? Co by nie było, że samą trawą człowiek żyje. To my przy śniadaniu, czeka bułeczka. Czekają pomidorki, czeka serek. Dorota jeszcze kroi serdelki. Ja sobie pomidorka kroję. Pomidorka? Może tego serdelka jednego też zjem. Tak? To mi dorzuć. Takie będzie wykwintne śniadanie z serkiem, serdelkiem i pomidorkiem. Niech się coś dzieje na tym talerzu. Bo na dworze dzieje się trawa i taniec deszczu. Ile chcesz, dwie? Mogę dwie chcieć. Malutkie są. Róże dosadzamy. Tam już jedna siedzi, a tutaj druga. Proszę bardzo. No zobaczymy. Piosenka też powstała. Różo, różo, mój jest świat. Tara tara ta tam tam, tara tara tam ta tam, 10 pięter i ciemność, miłość durna, miłość zła, nie ma władzy nade mną. Będzie musiał i tak to wyruszyć. 20 sekund. No i posadzone róża, dwa jakieś pnące co się i róża, trochę już pozmiatałam. A tu mamy pomidorki rozsadzone, proszę bardzo. O, jak ładniusio to wygląda. Proszę bardzo, 4 krzoczki są. A my jesteśmy w mrówce, a teraz w mrówce kolekcje różni stała się, że, jako że się świeci, to postanowiłam wam pokazać takie śliczności świecące. I mamy fajne pudusie. Produkty Eurofirany, o. Kabum. No. O, te mi się podobają, ten typ. Tak, z rowerkiem? Tak. Podoba mi się. Mamy jeżę. O, poduszkę z dżetami. Wielbiłabym. Super. O, to było kiedyś w home którymś? Mhm. Home Anioł. Trzy minuty w samochodzie. Słuchajcie, byłyśmy w mrówce, nie w żabce, w mrówce. Kupiłyśmy dwie doniczki i żółwia. Nie pytajcie. Teraz siedzę przed domem, bo Dorota poszła zobaczyć, czy okulary nie zostawiła w biurze. A zaraz też jedziemy do Akszona, bo był jakiś szczwany plan, że tam coś było, ale nie pamiętam co. To zobaczymy, ale na razie są doniczki na pomidory. Co by sobie je w rządku ustawić na parapecie, niech se będą. W sumie czemu nie? No, a żółw będzie w pojdełku dla szczurków, dla robaczków. Chyba. Pokochałam tego żółwia, więc może go nie wrzucę do wody. Nie, będę jednak sobie go miała.
jako przyciskaczkę na stolik. Tak zrobię. Dokładnie. Ale słuchajcie, co miało być posiane? Posiane jeszcze te... To nie są sukulenty, nie są to kaktusy, tylko to są takie na skalniaki, coś się na skalniaki. Takie, no to mam właśnie te dwie doniczki i posiejemy sobie te, co się na skalniaki, będzie zacnie po prostu. Także fajnie, widzę, że sąsiad idzie, a czekam na Dorotę. O, mam nadzieję, że szybko będzie z maseczką. Zawsze można zrobić sobie opaskę z maseczki, też jest ładnie. Zmęczona jestem, ręce mnie bolą od noszenia tej ziemi. Od tego zginania i w ogóle wszystkiego. Panny z miasta niech chodzą na siłownię, wiedźmy ze wsi grzebią w doniczkach. Jeszcze nie jestem jeszcze gotowa na sadzenie w ziemi. Nie, cebulek szukałam, nigdzie cebulek nie ma, bo chciałam mieć tam te hiacynty, krokusy, tulipanki, sranki, jeszcze takie, może w Akszanie będą. Kiedyś były. No to może będą, zobaczymy. No. Dobra, my się przymierzamy do siania tych tam, takich, ale tu są takie nowe. Takie nowe tu są. Trzeba będzie chyba tą doniczkę z góry znieść, nie? Ziemię wsypać. Aha, tamtą. Okrągłą. Tak, już tak będzie? No, a my tak, chciałam właśnie hola zrobić. Aha, dobra. Hol podwórkowy. Otóż wałeczek do ćwiczenia, torba do ciężkich rzeczy ogrodowych. Jeszcze jeden ten ręcznik. Mam też tę spiralkę. A drugiej spiralki nie ma? Spiralkę Bros Antykomar. Dwa te dla ptaszków. Ciastki dla ptaszków będą. Wiesz co, a nie ma drugiej antykomarowej? Nie ma drugiej antykomarowej? No właśnie nie widzę. Właśnie, bo tak kupiłam tą na uzupełnienie, ale jeszcze jedną. Dobra, idę do auta poszukać, zaraz wracam. Dobra, znalazłam zgubę. Czyli tu mam jeszcze antykomarową taką. Z tym czymś i do podparcia róż dwie niewielkie podpórki. O, to by było wszystko. Aha, i dwie donice. Znaczy tak, donice. Taka na te takie sukulenty, ja to nazywam. Te idą na pomidorki. Tu są jeszcze dwie, które na pewno coś wynosimy. I mój żółw, który będzie panem tego podwóra. Dobra, przestawiam pomidorki. Dobra, update ogródka wygląda w ten sposób, że wrzos idzie na górę. Ale to jeszcze pokażę. Tutaj zasadzone są pomidory. Z tyłu te moje kwiatki. Okna brudne były, remontowe. Nawet jeszcze nic nie robię. Na jednego pomidora nie było miejsca. Miejsca tutaj druga skrzynka. Także tak to wygląda. No i nasze sukulęciaki, które będą wyglądały w ten sposób i niech się rozrastają. Tam posadziłam szafirki. Proszę bardzo. No i jest oczywiście coś płynącego. Róża. No a tutaj jest woda dla ptaszków i dla pszczółek i owadów. Z żółwiem. Tylko nie wiem, czy to nie powinno być. A, czekajcie sobie, pomieszamy sobie wszystko. O, oddalę trochę, bo tak, tu jest kostka. Nie wiem, czy nie za dużo tej wody. Ten żółw powinien być bardziej taki, też żeby te robaczki mogły sobie... A, będę musiała jeszcze kamienie atakować. No, ale w każdym razie woda dla robaczków. Woda dla robaczków. Czyli osów i pszczółków. No, to jeszcze jakieś tam kamienie dojdą, to będzie zacnie. No, tam różyczka. Szafirki, czy jak to się tam nazywa, te niebieskie, to ja lubię. No i sukulęciaki.
Na razie tyle trawa posiana i już. No i jeszcze kupiliśmy dla ptaszków takie, nie wiem gdzie powiesimy, żeby móc obserwować ptaszki, żeby kot widział. O, tu? Drugie. I tu. No. Nie wiem, gdzieś tam, gdzieś, na płotku tam gdzieś? Tam na płotku będziemy my widzieć, kot może też. Może. No. O proszę, a wrzos będzie właśnie tak wyglądał. Tu będzie wisiała nasza Cosia, wisząca. A tu kwiatki, które o dziwo jeszcze nie padły. Jeszcze żyją. Żyją. Także Cosia, super.